Jedno z najstraszniejszych miejsc Meksyku. W południowej części miasta Meksyk znajduje się mała wysepka, przez miejscowych nazywana La Isla de la Muñecas. Całe to miejsce wypełnione jest lalkami. Przywieszane są do drzew, do ścian chaty lub nabijane na płocie. Widok kilkuset starych, brudnych lalek wzbudza poczucie strachu. Mimo tego ta mała wysepka jest jedną z większych atrakcji miasta. Lalki gromadzone są już tam od ponad 50 lat, a cały incydent zapoczątkował niejaki Don Julian Santana Barrera, który był jedynym mieszkańcem tej małej wysepki. Legenda głosi, że pewnego dnia w jednym z licznych kanałów utopiła się dziewczynka. Don Julian niestety nie zdążył uratować dziecka. W miejscu jej utonięcia znalazł unoszącą się na wodzie lalkę. Mężczyzna wyłowił znalezisko i powiesił je na najbliższym drzewie. Chciał oddać w ten sposób hołd zmarłej dziewczynce. Następnego dnia sytuacja powtórzyła się. Stary mieszkaniec wyspy ponownie wyłowił lalkę, przywieszając ją na drzewie. Trzeciego dnia zrobił to samo. Meksykanin zrozumiał, że to duch dziewczynki pragnie obecności jak największej liczby lalek na wyspie. W końcu wieszanie lalek stało się głównym zajęciem Don Juliana. Wygrzebywał je w śmietniku, kupował na straganach, wymieniał zahodowane przez siebie warzywa i owoce. Liczba lalek z każdym tygodniem rosła, a wyspa stawała się coraz straszliwszym miejscem. W 2001 roku stary miłośnik lalek zmarł. Jego ciało znaleziono w tym samym kanale, w którym kilkadziesiąt lat wcześniej miała utopić się mała dziewczynka. Z relacji odwiedzających miejsce osób wynika, iż wyspa jest nawiedzona. Niektóre z lalek samowolnie poruszają oczami oraz kończynami. Po zapadnięciu zmroku można usłyszeć śmiech małej dziewczynki oraz tupot jej stóp. Może to tylko legendy, mające na celu zachęcić przybyszów do odwiedzenia tego miejsca. A może to jednak duch Dona Juliana Santany oraz zmarłej w tym miejscu dziewczynki dyryguje lalkami, próbując zapewnić spokój wyspie i wypłoszyć ciekawskich obserwatorów.